pytanie tak boczkiem do Państwa troszeczkę będę. Tak wygląda tytuł i problem jest następujący, jeśli ontologia jest nauką. Aktualnie czy też w przyszłości to co jest jej przedmiotem? Jaka jest jej podstawowa siatka pojęcia, jaki jest język? Jakie są warunki adekwatności teorii ontologicznych? Jaka jest minimalna adekwatna teoria ontologiczna? Minimalna w znaczeniu zbioru pozalogicznych założeń. Aksjomatów pozalogicznych. Związek tego problemu z tytułem referatu widzę, jest następujący. Chciałbym pokazać, że logika filozoficzna odgrywa istotną rolę w takim naukowym ujęciu ontologii. W jaki sposób? Po pierwsze, niektóre systemy logiki filozoficznej stanowią istotny element narzędzia, metody uprawiania takiej teologii, a po drugie pewne systemy, i tutaj w tym pierwszym przypadku, tutaj zwłaszcza intencjonalne systemy są istotne. Drugi istotny aspekt to jest taki, że pewne systemy ekstensjonalne stanowią minimalne teorie ontologiczne. W jaki sposób ukryć to zagadnienie, czyli zacznijmy od takiej definicji pojęcia uniwersalnego. Jest to pojęcie powszechnie stosowane w języku naturalnym i w językach nauk empirycznych. Poniżej na ekranie nasuwają terminów wskazujących na te pojęcia. Przykładów jeszcze będzie dużo, wkrótce. No i rozważmy taką definicję ontologii, czy też ontologii formalnej, jako zbioru teorii. To jest oczywiście pewne uproszczenie zbioru teorii, możemy się mówić, to jest reprezentacja dyscypliny zwaną ontologią. Wygodniej jest ją, wygodniej przyjąć, że to po prostu jest zbiór. Istotne jest to w tym zbiorze. Mianowicie jest to zbiór teorii opisujących najogólniejsze własności przedmiotów, własności reprezentowane przez wspomniane pojęcia uniwersalne. Spróbuję pokazać, że to pojęcie ontologii po pierwsze jest historycznie dobrze ugruntowane, po drugie jest zgodne ze współczesną metafilozofią analityczną i po trzecie ma metodologię, solidną naukową metodologię. Dodatkowy efekt, na który liczymy oczywiście, jest taki, że gdyby się okazało, że taka koncepcja ontologii nie odbiega zasadniczo od zwykłej koncepcji nauki, w szerokim sensie nauki, a więc obejmującym zarówno nauki empiryczne, jak i nauki formalne, to nie będzie przeszkód przed traktowaniem ontologii jako naukowej dyscypliny filozoficznej. To bynajmniej nie oznacza eliminacyjnego czy też parcelacyjnego podejścia do tradycyjnej filozofii, wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby to był przyczynek do metodologicznego ugruntowania filozofii, ale właśnie jako specyficznej nauki. Nie bynajmniej od tego filozofa wychodzi to określenie, przechodzimy do meritum teraz. Dlatego tutaj go przytaczam, ponieważ bardzo często w tym kontekście źródeł ontologii i metafizyki Arystoteles jest właśnie przywoływany. Niemniej, jak już powiedziałem na początku, w moim przekonaniu Arystoteles był twórcą tradycyjnej metafizyki rozumianej jako przednaukowa refleksja. Przywódca mówi, to jest nie przednaukowa refleksja na temat przedmiotów, nie wszelkich przedmiotów, tylko na temat przedmiotów realnych. Mimo wielu podobieństw, wielu genialnych idei zawartych w tym systemie, to nie jest to samo, co ontologia. Więc od kogo pochodzi ta definicja? Wolff. tego sympatycznego pana, Christian Wolff. Mam taki chyba najbardziej reprezentacyjny cytat, w każdym razie taki lepszego nie znalazłem. To jest z tekstu z 1728 roku. Nawiasem mówiąc, podkolorowałem specyficzny, charakterystyczny podtytuł jest filozofia racjonalna, czyli logika uprawiana metodą naukową. To już odróżnia wcześniejsze, oczywiście pomijam te spuszczenie historyczne, bo Leibniz był też można już mówić, prawda? Ale jeśli chodzi o rozmach, prawda, wszechstronność, szczegółowość opracowania właściwie tutaj w zakresie ontologii, to o ile mi wiadomo, możemy dopiero mówić o Wolffie. Ta część filozofii, która dotyczy bytu i ogólnych własności, nazywa się ontologią bądź filozofią pierwszą. Dlatego jest konieczne, aby taki specjalny fragment filozofii był przeznaczony do objaśnienia tych ogólnych pojęć, notiones generales i ogólnych zasad, które są powszechnie stosowane w każdej nauce i sztuce, a nawet w życiu, o ile się, właściwie nimi posługujemy. A więc obejmują te pojęcia uniwersalne czy ogólne, zarówno język potoczny, prawda, jak i, o ile się nim w tym języku właściwie posługujemy, jak i nauki. W tym znaczeniu wolfiańskim byt, jak wiemy z historii filozofii, znaczy mniej więcej tyle, co możliwy przedmiot wszelkiej krytycznej myśli, a zatem byt to tyle, co przedmiot, krótko mówiąc, naturalna eksplikacja tego tożsamienia jest następująca. Uniwersum ontologiczne bytu, w tym znaczeniu wolfiańskim, to po prostu klasa uniwersalna przedmiotów, czyli jak mówią, omawiają często logicy indywiduów, w tym znaczeniu właśnie zbliżonym do języka logików, może bardziej nie logików, tylko logików, to jest interpretacja pewna rachunków logicznych. Jeszcze dokładniej eksplikując określenie, czyli z formalnego punktu widzenia uniwersum ontologiczne, to jest po prostu klasa uniwersalna, czyli dopełnienie zbioru pustek. Intuicyjnie klasa uniwersalna w tym kontekście obejmuje wszystkich możliwych przedmiotów naszej myśli. A więc czym są nociones generales? Oczywiście to są pojęcia uniwersalne, w tym, tak jak to zdefiniowane zostało na samym początku. Jak teraz uściślić zakres tej kategorii pojęć uniwersalnych? No, musimy wyjść od jakichś podstawowych elementów, żeby potem móc tworzyć złożone. Jak ustalić te podstawowe, proste, pierwotne pojęcia uniwersalne? Proponuję następującą procedurę. Po pierwsze, ustalić listę intuicyjnie prostych, uniwersalnych pojęć języka naturalnego. Po drugie, usystematyzować tę listę, pominąć pewne, czyli zrobić pewną selekcję według kryterium zgodności z uniwersalnymi pojęciami nauk empirycznych. Teraz przejdziemy do pierwszego punktu, więc naturalne nazywa się przypuszczenie, że może w językoznawstwie takie uniwersalia językowe gdzieś znajdziemy, prawda? Może wziąć ją od językoznawców, czemu nie? Od kilkudziesięciu lat w tej szkole Anny Wierzbickiej takie badania są prowadzone, badania sędzio-empiryczne. Celem tych badań, ja zapieczę to dokładnie ściśle, bo ogólnie powiem, że celem badań jest właśnie ustalenie takich uniwersalnych, prostych, językowych. W tej szkole tej Wierzbickiej istotną chyba rolę pełni Goddard. Hipoteza Wierzbickiej brzmi następująco. Istnieje kilkadziesiąt pojęć, które po pierwsze mają swoje wykładniki leksykalne we wszystkich językach etnicznych, czyli są uniwersaliami semantycznymi, krótko mówiąc, i po drugie są intuicyjnie proste, to znaczy, że żaden z nich nie jest poprawnie definiowany w żadnym języku etnicznym. Być może mocna hipoteza, tym niemniej mamy jakiś punkt wyjścia, możemy na tym bazować. Badania empirycznie przez kilkadziesiąt lat prowadzone są w dyskusji krytycznej, rozważane poszczególne hipotezy dotyczące pojedynczych terminów, czy rzeczywiście są uniwersalne, więc tutaj przede wszystkim ten aspekt empiryczny, czy rzeczywiście są proste, tu jest dyskusja, bardziej może pewne elementy dowolności występują, prawda, o charakterze częściowo intuicyjnym. Tym niemniej jest zasadniczo jest to praca naukowa, bardzo takim o dużym zasięgu i realizująca program, który trwa już kilkadziesiąt lat. Aktualna lista z tego roku, którą podał Goddard, jest następująca. To jest chyba 64, jak dobrze policzyłem, jednostki. Tak to wygląda. No i teraz jest pytanie, jak to ontologicznie uporządkować. Proponuję, jeżeli się tylko da, jeżeli takie z grupy znajdziemy, to wyróżnić w tej tabeli grupy pojęć według istniejących obszarów współczesnej wiedzy naukowej i filozoficznej, znaleźć następnie ich techniczne odpowiedniki naukowe i filozoficzne dla każdego poszczególnego pojęcia, następnie usystematyzować definicyjnie, pomijając ewentualnie te pojęcia, które można zdefiniować na gruncie pozostałych pojęć z danej grupy. W ten sposób otrzymujemy 4 grupy A, B, C, D. Grupa A to są... To jeszcze takie... Oczywiście jest intencja, żeby w miarę możliwości od najogólniejszych do bardziej szczegółowych przechodzić. Jest oczywiście intuicyjnie najogólniejsze to są te proste wiersania logiczno-matematyczne. Po prawej stronie mamy te wykładniki leksykalne w wersji polszczonej, po lewej stronie ich odpowiedniki naukowe. Tutaj w stosunku do podstawowych, stałych, logicznych, zwykłych, stałych, logicznych, które znamy, to mamy 3 ostatnie, są to być może stałe logiczne, w każdym razie nie takie podstawowe, niestandardowe, być może z logiki wyższych rzędów. Podobieństwu należenie do klasy większość elementów, prawda? To o tym ewentualnie, jak zdążę, to jeszcze powiem. Następnie grupa B, proste uniwersalia logiczno-filozoficzne. Państwo widzą pojęcia z logiki filozoficznej, głównie. Następnie grupa C, proste uniwersalia mereotopologiczne oraz przestrzenne. No, z takim standardowym pojęciem współczesnej formatologii, będziemy części całości na przykład. Czy też takie bardziej topologiczne, mereotopologia. Znanym jest systemem Parego Smitha. Grupa D to są proste uniwersalia metafizyczno-temporalne. To jest twoja propozycja. Słucham poziomu? Twoja propozycja? Tak. To jest moja propozycja od takiego usystematyzowania właśnie tej tabeli. Tutaj część jest pominiętych właśnie tak jak zgodnie z tym, co powiedziałem, z tą procedurą, żeby właśnie tam, gdzie są na przykład w logice zwłaszcza, mamy wiadomo, że są podstawowe, jest wiele podstawowe stałe logiczne i wiele definiowanych, prawda, na tej podstawie, więc to jakby samo się narzuca, żeby te definiowane zostawić, bo to... Jakiego? Jest należenie, tak, jest należenie, tak. Należenie. Należenie do klasy, do zbioru. Tam jest implicite założone pojęcie zbioru. To jeszcze dopytam, czy to po lewej stronie to jest pana profesora interpretacja tego, co jest... Znaczy to, co jest tak. To już jest element interpretacji, tak, bo to drugi punkt tej procedury, czyli znajdowanie tych odpowiedników w języku nauki, prawda? Propozycja to jest. To nie jest coś takiego, co w tej chwili bym dał rękę uciąć za to, że to jest ostateczny kształt tego, prawda? Propozycja na podstawie również analiz prowadzonych przez językoznawców z tej szkoły. Są pewne znaczenia tych terminów, prawda? Sposób użycia, bo tam proponują też taką gramatykę filozoficzną w pewnym sensie, prawda? W jakich kontekstach typowych to jest używane. W tych kontekstów można się domyśleć, że to jest na przykład jeśli jest być kimś, czymś, to raczej będzie właśnie należenie do zbioru, prawda? Należeć do klasy osób czy klasy przedmiotów i tak dalej, więc to tak to wygląda. No i to nasuwają się dwie naturalne propozycje terminologiczne. Po pierwsze, żeby zgrupować te dwie pierwsze grupy jakoś, bo one są podobne właśnie przez to, że do szeroko pojętej logiki te pojęcia wszystkie można ułożyć, a więc ontologia logiczna wówczas nasuwa się ten termin już funkcjonujący, żeby tak szeroko pojąć ontologię logiczną, tak żeby obejmowała zarówno systemy pojęć uniwersalnych z grupy B, z grupy A, jak i z grupy B. I metafizyka opisowa to jest termin od Strawsona wzięty, jak wiemy, więc to obejmowało właśnie ontologiczne systemy prostych pojęć z grupy pozostałych, po grupce D. W tym kontekście dosyć oczywiste już pojawiają się kolejne definicje, czym jest teoria ontologiczna. Jest to teoria, której dziedziną przedmiotową jest klasa uniwersalna oraz każdy termin pierwotny wyraża pewne proste pojęcie uniwersalne. Przykłady twierdzeń ontologicznych właściwie tak bez jakiegoś tutaj szczególnego systematyzowania. Zaczynałem od tych najbardziej ogólnych, z tej ontologii logicznej, takiej stricte formalnej. Wszędzie jest duży kwantyfikator. Tak. Wszędzie jest duży kwantyfikator, tutaj domyślny. Tu jeszcze parę takich twierdzeń, coraz bardziej bogate. Wiecie, część pojęcia miejsca i tak dalej, trwania. Myślę, więc jestem. Słucham? Myślę, więc jestem. Tak, to była pierwsza wersja, myślę, więc jestem, więc, ale ponieważ nie miałem, to jestem jest trochę wieloznaczne w tej tabeli, więc użyłem trwa. Oddaję istnienie, chyba nieźle. No ale już w języku bardziej filozoficznym może parę twierdzeń przeczytam. Teza Brentany, każdy sąd dotyczy pewnego przedmiotu, teza Wittgensteina, pewnej interpretacji, oczywiście nie używam pojęcia sytuacji, tylko, ale to jest jakiś odpowiednik tego sformułowania. Każdy przedmiot występuje w wielu relacjach do innych przedmiotów, teza Anaksymandra, czy też Anaksymandra Platona ewentualnie. Istnieją przedmioty zmienne, czyli takie, z którymi coś się dzieje, istnieją przedmioty niezmienne. Teza Demokryta, każdy przedmiot zmienny jest bądź przedmiotem prostym, czyli przedmiotem, który nie ma części. Bądź jest złożony ze skończonej liczby przedmiotów prostych, teza Arystotelesa, esencjalizmu. Każdy przedmiot zmienny ma własności gatunkowe, czyli konieczne i ma własności przygodne itd. No i teraz następna część. Nie wiem, ile mam czasu. No to zależy od Państwa. Mamy jeszcze pół godziny do obiadu. Obiad trwa półtorej godziny. Załóżmy się, że kwadrat 10 minut poszło na skończenie prezentacji. Zobaczmy obiadu. No to 5 minut, to w takim razie 5 minut. No kto będzie 5 minut sam. Proszę Państwa, teraz pojawia się pytanie o warunki adekwatności teorii ontologicznych, tak żeby można było dokonywać jakiejś selekcji, oceniać metodologicznie itd. Więc pierwszy warunek jest oczywisty, wynika z tej przyjętej definicji, warunek, który można właśnie wywodzić od Christiana Wolffa. Po pierwsze, dziedzina przedmiotowa teorii jest czasem uniwersalną, po drugie, język teorii jest językiem pojęć uniwersalnych. Drugi warunek, intencją jest taka idea tutaj, żeby ulokować teorię ontologiczną w rodzinie teorii naukowych. Do tego celu uważam, że należy przyjąć standardową, przede wszystkim uwzględnić standardową metodologię nauk dedukcyjnych, czyli metodologię, która zasadniczo pochodzi od Tartarskiego. Gdyby okazało się, że teoria zawiera twierdzenia empiryczne, wówczas ta to powinna być spełnione warunki zdaniowe metodologii nauk empirycznych, zresztą też w dużej mierze wywodzącej się z teorii modelizatorskiego. Trzeci warunek jest zupełnie podstawowy, jeśli chodzi o tą pierwszą grupę pojęć, to jest warunek profesora Fregego w teorii. Danej teorii ontologicznej te wyrażane są wszystkie proste pojęcia uniwersalne z tej grupy, czyli pojęcia logiczno-matematyczne. Warunek czwarty to są podstawowe zasady ontologii Quine'a. Jeżeli mamy jakiś typ wyróżniony, czy kategorię ontologiczną przedmiotów T, to musi być, w tej teorii muszą być dwa przynajmniej zdania. Po pierwsze, materialna równoważność dostarczająca objaśnienia warunków identyczności przedmiotów tego typu. I po drugie, jakieś zdanie kwantyfikatorowe, egzystencjalne stwierdzające istnienie co najmniej jednego przedmiotu typu T. Warunek piąty Bertranda, wywodzący się od koncepcji logiki filozoficznej Bertranda Russella, proponuje taki, żeby uwzględnić przede wszystkim te pojęcia z grupy B. Teoria ta była modelem dla wielu systemów, możliwie wielu systemów logiki filozoficznej. Modelem jedynie, bo nie chcemy przesądzać, że teoria T musi być intencjonalna. Gdybyśmy przyjęli, że to ma być po prostu jakaś nadbudowa nad teorią filozoficzną, od razu wchodzimy w intencjonalizm, prawda? Więc niezgodność z metodologią Tarskiego, z zasadą trzecią. Szósty warunek Strawsona, pewien fragment teorii te reprezentuje pewien system pojęć metafizyki opisowej, czyli pojęć z grupy C i D. Oczywiście znowu im bardziej rozleglejszy jest ten system, im większy fragment języka naturalnego odwzorowuje, tym lepiej dla teorii. Więc taka stopniowalność jest oczywiście możliwa tej adekwatności. Ostatni warunek. Teoria te powinna mieć interpretację w wielu teoriach uznanych w naukach empirycznych. To jest pewien, moim zdaniem, no, to jest chyba najściślejsze wrażenie idei ontologii jako uogólnienia nauk szczegółowych. Być może się mylę, ale chyba wolno od Spencera wywodzić ten warunek, ponieważ po raz pierwszy u niego to nasza Polskale ta metoda została zastosowana. No i teraz już tylko tak w telegraficznym skrócie, w jaki sposób będę uzasadniał, jaka teza tutaj główna jest moja i w jaki sposób, jaki schemat uzasadnienia. Proponuję rozważyć system logiki drugiego rzędu, standardowy system ekstensjonalny, nawet uproszczony, tylko ze zmiennymi predykatowymi monadycznymi, czyli kwantyfikującymi predykaty jednoargumentowe oraz dwuargumentowe. I oczywiście predykacja i kwantyfikacja indywidualna jest też. Przyjmijmy ontologiczną interpretację, w ten sposób proponuję rozumieć tego rachunku, że to jest polega na utożsamieniu zakresu kwantyfikacji indywidualnej z klasą uniwersalną. Teza brzmi następująco. Ten system już wystarcza do tego, oczywiście ontologicznie jest interpretowany, on spełnia wszystkie warunki adekwatności dla teorii ontologicznej. Ponieważ zbiór aksjomatów pozalogicznych tego systemu jest pusta, więc jest to system minimalny. Więc możemy go przyjąć i rozszerzać, wprowadzać aksjomaty pozalogiczne. Sam w sobie, bez aksjomatów pozalogicznych, już w tej interpretacji ontologicznej jest po prostu teorią ontologiczną, minimalną teorią ontologiczną. W jaki sposób to uzasadniam? No tak, warunek pierwszy, drugi jest oczywisty, jeżeli przyjrzymy się, dwa pierwsze wynikają z definicji, dwa ostatnie są oczywiste. Warunek Fregego, tutaj przede wszystkim chodzi o te trzy ostatnie pojęcia, więc tam możemy w rachunku z relacjami kwantyfikowanymi już możemy zdefiniować pojęcie równoliczności, więc też pojęcie większości w standardowy sposób. Jest to pewna eksplikacja taka ekstensjonalna właśnie tego pojęcia więcej, prawda, języka naturalnego. Jest więcej osób takich niż innych, prawda, czyli porównujemy dwa zbiory. Jeden zbiór osób takich ma większą moc niż moc drugiego zbioru. Warunek Quine'a jest też, wynika z faktu metalogicznego. Te dwa zdania, o których tam była mowa, w tym systemie są. Są warunki bardzo dobrze objaśniające warunki identyczności dla indywiduów, dla klas, dla relacji. Są zasady ekstensjonalności odpowiednie oraz odpowiednie zdania egzystencjalne stwierdzające istnienie co najmniej jednego przedmiotu indywiduowego, co najmniej dwóch klas, to znaczy dokładnie klasy pustej i klasy uniwersalnej i co najmniej dwóch relacji pustej i relacji uniwersalnej. Czy spełnia warunek rasta? Tak, to jest dosyć ciekawe, bo na pewno spełnia takie podstawowe, tutaj możemy wziąć systemy sylogistyka Arystotelesa, już może być interpretowana w zwykłej, nawet pierwszego rzędu logice. Ta logika wielości Bulosa, modna ostatnio w pewnych kręgach, jest już interpretowana w logice modalnej, przepraszam, w logice z kwantyfikowanymi predykatami jednoargumentowymi. Natomiast można wykazać też, że ta teoria może być modelem, jest modelem dla teorii deskrypcji, dla teorii Leśniewskiego. Jeśli chodzi o ten warunek Strawsona, to mam taką propozycję, już nie będę jej przedstawiał, tylko może rzut oka jakoś wskaże na to, żeby sformalizować to pojęcie części, które jest właśnie wzięta z tej, które jest wzięte z metafizyki opisowej, z grupy C, w sposób taki bardzo ogólny, który można wyeksplikować właśnie w ramach języku logiki w ten sposób. Jest częścią Y w sensie pewnym, w sensie R, a to R to jest symbol relacji odpowiedniej porządkującej, tak jak to jest na przykład w neurologii. A więc również to można zrobić, jeśli chodzi o ostatni warunek, no to jest jako trywialnie spełniony, bo te tezy egzystencjalne zawarte w tym systemie są zakładane w bardzo wielu teoriach empirycznych, oczywiście wówczas, kiedy my nie sformalizujemy, w związku z tym możemy wtedy je traktować jako modele dla RSO, więc podsumowanie jest następujące. Wskazany został przedmiot ontologii, siatka pojęciowa, warunki adekwatności teorii, wskazana została istotna rola intencjonalnych systemów logiki filozoficznej jako składników metody ontologicznej, wskazany został przykład minimalnej i adekwatnej teorii ontologicznej, to jest system ekstensjonalny, więc jakaś jest propozycja pogodzenia tego konfliktu dwóch paradygmatów, logiki intencjonalnej i logiki ekstensjonalnej. No i ta teoria oczywiście może być rozszerzona na o kolejne akcjomaty pozalogiczne z grup jakby eksplikujących pojęcia z grup B i D. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, od razu pierwszy głos, potem tam drugi. Panie profesorze, 4 szybkie pytania. No może dwa. Dobrze, proszę wybrać dwa, bo jest jeszcze jeden referat. No bardzo krótkie zdania. Jedna rzecz, mówi Pan o klasie uniwersalnej, klasa uniwersalna to jest dosyć podejrzane zwierzątko, zwłaszcza jeżeli chodzi o różne problemy paradoksy. Odpadła toczy dyskusja o możliwości klasyfikacji w klasie uniwersalnej, to jest tak hasło. Jeszcze raz ostatnie zdanie bym prosił. Odpadła toczy się dosyć poważna dyskusja na temat różnego rodzaju sposobów możliwości klasyfikacji w klasie uniwersalnej i to nie jest trywialna sprawa, żeby było posłuchać. Oczywiście, tak, zgadzam się. Druga rzecz, posługuje się Pan logiką drugiego rzędu, uznaje Pan pewne umowy Quine'a, ale na przykład nic powiedział Pan na temat tego, dlaczego nie mamy zgodzić się z Quine'em co do tego, że logika drugiego rzędu nie jest tak naprawdę logika? No, temat rzeka. Trzecia rzecz, podobieństwo nie miało być relacją równoważnościową, ale większość literatury kognitywistycznej, takie jak Kazatowskiego i tak dalej, pokazują, że więc potocznym nie jest, bo nie jest przekonany. Już naprawdę, bo to jest kolejny ten. Ostatnio tego się przedstawił, bo do protokołu. Czy ma Pan dowód reprezentowalności autonomii Leśniewskiego w Dobrym? Tak. Ten dowód pochodzi od Spencer'a, jest analogiczny do tego, co piszemy dawno temu. Nie pamiętam dokładnie, lata 60. To pierwsze, więc proszę Państwa, pierwsze to było Quine, klasa uniwersalna. Proszę Państwa, tak, Aberge Bula nie ma tego problemu. Zgodzi się Pan? Nie ma problemu. Klasa uniwersalna jest dopełnieniem zbioru pustego państwa. Następnie klasa uniwersalna jest oczywiście, to pojęcie występuje w systemach dominowości zbiorów klas pochodzących od von Neumanna. To są różne ujęcia, jest Morsa na przykład, prawda? Więc można, to są już technikalia, tak ja myślę, chociaż tego dokładnie nie przebadałem, już przyjrzałem do tego dawno, nie robiłem tego, że można zmodyfikować zwykłą standardową semantykę, teorię modelową dla logiki, w szczególności dla logiki drugiego rzędu, ją przeformułować na takie, taką teorię modeli ujętą w bogatszych systemach pochodzących od Neumanna i tam dokonać takiej formalnej interpretacji, znaczy też to nie będzie absolutna interpretacja ontologiczna, ale jakaś reprezentacja, formalna reprezentacja tej ontologicznej interpretacji, w której, jak powiedziałem, uniwersum jest utożsamione z klasą uniwersalną. Także nawet to można, mi się wydaje, semantycznie, teorią modelowo wszystko ładnie pokazać, a niewątpliwie, jeśli chodzi o ogólne trudności, to po prostu mamy pewne możliwości rozwiązań. Najprostsze, dlatego się tego ograniczyłem, Arne Brzegula tego problemu nie ma, natomiast właściwie sama logika drugiego rzędu, jeśli chodzi o siłę ekspresji, to niewiele wykracza poza algebrę Bula. W związku z tym problem teraz do inności, jak to tam mówią, to jest jakby inna kwestia. Jeśli chodzi o Quine'a, no to jest to naprawdę temat rzeka. Tam też nie w wielu miejscach o tym pisałem. Uważam, że w jego koncepcji tam jest wiele przeróżnych wątków i one są względnie niezależne od siebie. Również na przykład kryterium ontologicznych zobowiązań, to, że on przyjął, akurat, że masz logika pierwszego rzędu, nie musi tak być, prawda? Może być logika drugiego rzędu i tak dalej. Także to sama logika jako narzędzie stosowane w podstawach nauki w tej chwili się bardzo dobrze sprawdza, to sama logika drugiego rzędu. I to w tej mocniejszej wersji, mocniejszej niż ta, którą ja tutaj przyjmuję, prawda? Jest, i też w podstawach informatyki teoretycznej i tak dalej. To jest taki renesans. Dobrze, tam. Proszę tylko się przedstawić. Łażnik Skrzypulecki. Pana wybacie pojawił się taki postulat, że te uniwersalne pojęcia, które występują we wszystkich językach naturalnych, powinny zostać jakoś przełożone na język naukowy. I właśnie chciałem spytać, co dokładnie Pan rozumie, to jest język naukowy, bo jakby moja intuicja była pierwsza taka, że jest to język używany w teoriach naukowych, no ale oczywiście nie ma jednego języka, który był używany we wszystkich teoriach naukowych i na przykład pojęcie teraźniejszości, no w jednej teorii może mieć inne znaczenie, a inne w innych, więc chciałem. To mi raczej nie tylko chodzi o przekład, ja mówię o odpowiednikach, nie mówię o przekładzie tutaj. Po prostu na pewno tu specjalną procedurę trzeba dostosować. Nie jest jakaś ścisła procedura interpretacji, tłumaczenia z jednego języka na inny język, prawda? Podobnie jak w tym programie lingwistycznym, no mamy tam bardzo wiele przeróżnych języków i są jakieś odpowiedniki szukane. To raczej chodzi o odpowiedniki leksykalne, prawda? Mamy pewien wykładnik leksykalny i szukamy dla tego wykładnika odpowiednika w językach, przy różnych językach, różnych nauk empirycznych. Dla wielu takich bardzo trudnych pojęć to można znaleźć, no, dla pojęcia klasy, czy tam należenia oczywiście, prawda? No, dla pojęcia części i tak dalej. Jeżeli założymy ten składnik hipotezy wierzbickiej, że istnieją takie proste pojęcia uniwersalne, nie tylko uniwersalne, ale właśnie proste, mają charakter prostoty, pierwotności, to wówczas nie powinno być trudno odnaleźć takich intuicyjnie prostych pojęć w różnych wersjach, prawda, w różnych naukach, w których na przykład dodaje się jakąś treść. Podobnie myślę, że w logice wyróżnia się często system minimalnej implikacji, są minimalne warunki pokazane, jakie musi spełniać dany rachunek, żeby można było w ogóle spójnić nazwać implikacją. Poza tym dodaje się przeróżne kolejne aksjomaty, że mamy system taki, różne wersje, czyli jakaś taka jest absolutna to logika implikacji. Podobnie jest absolutna geometria, tak? I bez piątego postulatu i geometrię nieabsolutną. W zasadzie. Dobrze, ale już króciutko. Jedno krótkie pytanie, czy w tak rozumianej ontologii jest miejsce na spekulację? Jeżeli, w moim przekonaniu, a to już jest kwestia taka ogólną metafilozoficzna, prawda? Jeżeli miałyby tam się zmieścić metody nierzetelne, jeżeli przez spekulację Pan rozumie coś, co nie spełnia Wam rzetelnej metody naukowej, to nie. Nie. Raczej jako pojęcia, które nie występują w języku naturalnym, a są konstruowane na potrzeby wykorzystywania problemów metafizycznych. A nie, to przepraszam, to jest jakby inna kwestia. No, w tej koncepcji nie. A ta scena, jak chodzi mi o uniwersalia językowe, rzeczywiście. Za unaukowienie. Że trzeba musi zrezygnować z takich pojęć? Znaczy, być może, ja bym tego tak nie widział, nie ujmował, no po prostu, no jest, ja staram się możliwie precyzyjnie wyodręczyć pewien przedmiot badań, prawda? No w tym przedmiocie to się nie mieści, no nie jestem odpowiedzialny za te pojęcia, które chciałby Pan analizować, prawda? W jakimś innym macie przy pomocy innej metody, no to jest po prostu pewna, widzę, metodologiczna, spójna całość. Absolutnie tutaj tym podstawowym warunkiem jest jakieś klarowne pojęcie tych prostych, uniwersalnych pojęć. Dobrze, dziękujemy. To można empirycznie określić, jaki to jest zbiór, natomiast z tymi to już nie wiem jakby... Ostatnie pytanie. Jedno, króciutkie historyczne. Nie wiem czy... Proszę. Czy Anna jest przypadkowa? Władysław Malinowski badał języki ludów tak zwanych pierwotnych, żeby szukać uniwersaliów. Czy jest jakiś związek pomiędzy? Nie sądzę chyba, bo z tego co mi wiadomo, to Anna Wierzbicka wyjechała w swoim czasie, opuściła Uniwersytet Warszawski. Nie sądzę, żeby to kierowała się tymi właśnie. Nie uważa się Pan, że uniwersalność języka powszechnego, nie uniwersalność, zmienność języka powszechnego wywali Panu całą tą teorię do góry nogami i obali wszystko, co Pan stworzył? Język powszechny ulega zmianie, on stale ewoluuje. To znaczy, ja nie wiem właśnie jak... Język w wieku XVI, XVII, XVIII był zupełnie inny, inaczej pewne pojęcia... Ja przypuszczam, że za pewnym założeniem, chociaż ja się z tym nie spotkałem, może po prostu jeszcze nie doczytałem, nie doszedłem do tego, w tych tekstach, tych opasowaniach szkoły wierzbickiej, no jest takie założenie, że to jest no tak mocno, te uniwersalia są proste, one są tak mocno zakorzenione. Chyba przyjmując, zdaje się, że wrodzony charakter, tak jak Uczomskiego jest. Także oni pewnie by te uniwersalia też znaleźli w takim języku XVI-wiecznym. Natomiast nawet gdyby tak było, gdyby ta hipoteza była nietrafna, mi to by nie przeszkadzało, jeśli chodzi o naukowość, dlatego że ten przedmiot, on może się zmieniać. Za 50 lat być może ten zbiór uniwersaliów byłby troszeczkę inny i też równie dobrze można byłoby dostosować taką metodologię. Dobrze, bardzo dziękujemy za...